Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na vloga na temat studniówki, moich przygotowań i tak opowiem trochę o tym wszystkim, ponieważ uważam, że taki filmik byłby fajny, chyba chcecie coś takiego, bo często się pytacie, jak było na studniówce. Także teraz zacznę, że jeśli ktoś chce coś poczytać, to też napisałam o tym na moim fotoblogu, na dole też podam link. Może zacznę od początku. Tak jak mówiłam, sukienkę sobie kupiłam jako pierwszą i ta sukienka była i trochę miałam problem ze znalezieniem dodatków. Butów mierzyłam bardzo, bardzo dużo i nie mogłam nic znaleźć, co było wygodne, także postanowiłam, że sobie założę moje sprawdzone buty koturne, w których, tak jak sobie zaplanowałam, wytrzymałam całą studniówkę, także byłam z siebie dumna. Do tego szukałam kopertówki, której też nie mogłam znaleźć, nic mi się nie podobało, więc kupiłam ją na Allegro, kopertówka, znalazłam ją w środę wieczorem zapłaciłam pieniądze, w czwartek rano dziewczyna mi wysłała i w piątek już była u mnie, także bardzo szybko z tego też byłam zadowolona. Biżuterię jakąś się tam dobrałam i później byłam w dzień studniówki, zrobiłam sobie paznokcie, nawet te paznokcie jeszcze są, więc mogę Wam serdecznie polecić lakier Golden Rose Jelly Jewels, nie pamiętam jaki to numer, ale napiszę Wam na dole. Także trzymają się już te paznokcie 2 tygodnie, no niby się tam obcierają na rogach, ale moim zdaniem trzymają się bardzo dobrze, także studniówkę przeżyły paznokcie bez żadnych uszkodzeń, że tak powiem. Co dalej? Później byłam na makijażu. Makijaż bardzo, bardzo mi się podobał. Uważam, że świetnie się komponował razem z sukienką, ze strojem, ze wszystkim, więc robił wrażenie. Później byłam u fryzjera, fryzura taką, jaką sobie chciałam, takie upięcie z boku, takie trochę pofalowane. Czyli to wszystko razem fajnie grało z tą stylizacją i bardzo, bardzo, bardzo ładnie to wyglądało, tak trochę inaczej, w takim stylu glamour niż zazwyczaj się ubieram, więc tak postanowiłam, że po prostu będzie takie wow, takie no, coś innego. Więc może opowiem Wam o samej studniówce, jak to wyglądało. Było to w takim lokalu, to nie było u mnie w szkole, także w niektórych szkołach się w szkole organizuje, u mnie to taka była tradycja, ale już tego się nie praktykuje, że tak powiem. I to chyba od mojego rocznika. Także co, tam w sumie są wszystkie imprezy organizowane, bo to jest duża sala, duża powierzchnia, także fajny wystrój, więc to jest to. I było tak, że każda klasa jakby miała swój oddzielny stół, tam było wszystko ponumerowane, jak kto siedzi, gdzie kto siedzi, też część klas na górze i nauczyciele też na górze siedzieli, my siedzieliśmy na dole. I co? I było robionych dużo zdjęć. Zdjęcia grupowe to wiadomo, tam z podwiązkami coś tam, wiecie. I co mi się na przykład podobało, taka nowość, której naprawdę nie widziałam nigdzie, była fotokabina. Dostaliśmy takie kupony, ja tam oczywiście jakoś się tam z ludźmi zgarnęliśmy, także jeszcze ktoś tam załatwił na inne, więc mieliśmy bardzo dużo zdjęć. I to polegało na tym, że dawało się kupon i później robiliśmy sobie zdjęcie i od razu je dostaliśmy wydrukowane. Mogę Wam nawet pokazać, czekajcie. A więc już Wam mówię, no te zdjęcia coś takiego wyglądało, można sobie to przecinać, także coś takiego, jest ich trochę. Nie będę wszystkich pokazywała, te wszystkie zdjęcia można znaleźć na Facebooku, mogę Wam podać linka. Dodałam też na moim blogu, na moim fotoblogu, na blogu modowym, więc wszędzie można znaleźć te zdjęcia, więc jeśli jesteście zainteresowani, to tam na dole w opisie wszystko będzie podane. Także to było to. Jedzenie dosyć dobre, tak standardowo jak w tej Orchidei, tak zawsze w sumie tam jest takie jedzenie, więc jest ok. I co mogę powiedzieć jeszcze, mieliśmy przy sobie też kamerzystę, także było nagrywane tam jakieś wywiady z nauczycielami i tam z uczniami, chyba też ja przeprowadzałam z różnymi nauczycielami wywiady, więc było śmiesznie, tak crazy, ale w każdym razie co jeszcze chciałam powiedzieć, ogółem jeśli chodzi o atmosferę, było naprawdę bardzo fajnie. Myślę, że, spotkałam tam trochę znajomych, trochę nowych ludzi poznałam, także tak jak najbardziej lubię z ludźmi spędzać czas, więc było fajnie. I to było coś takiego, że chyba do 6 rano ta studniówka była, choć miała trwać do 5, ale coś tam się przedłużyło. Znaczy, chcieli ludzie, żeby to przedłużyć, tak mi się wydaje. Także było całkiem pozytywnie. Więc bardzo fajnie to wspominam, cieszę się, że poszłam. Ubranie też wytrzymałam cały czas w moich butach, także z tego też jestem zadowolona. Fryzura, makijaż dotrwały, sukienka jest cała, także jest dobrze. I co? I bardzo pozytywnie to wspominam. Czekam na zdjęcia, jak będą jakieś zdjęcia, to na bloga wstawię, na fotobloga, wszędzie wstawię, także Was na pewno poinformuję. I co? I to moja opowieść. W sumie chciałam dużo pogadać, ale jakoś tak wyszło, że zapomniałam, co chcę mówić, ale,
ale myślę, że chyba wstawię ten film, także taka miła odmiana dla mojego kanału, jakieś vlogi gadane, także tak. I co, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobał filmik. Jeśli Wam się podobają takie typowe vlogi, że coś tam mówię na jakiś temat, to kliknijcie łapkę w górę, to będzie dla mnie taki znak, żeby robić coś takiego częściej. Napiszcie też, zostawcie komentarz, czy mieliście swoją studniówkę, czy dopiero macie, jeśli mieliście, jak ją wspominacie, albo jeśli będziecie mieli, jak się przygotowujecie, także z chęcią sobie poczytam. Także co, na sam koniec zapraszam Was na mojego bloga, fotobloga, Facebooka, Twittera i nowość Instagram. Także dzięki za oglądanie, pa pa!